Arkadiusz Dzikowski, Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej. Jestem mistrzem tego bractwa. Tak się składa, że już od 19 lat. 24 sierpnia na zamku w Sztumie odbył się Dzień Średniowieczny. Tego dnia miały miejsce walki rycerskie i przygotowanie broni oraz całego ekwipunku do następnego sezonu. W ostatnich latach urządzamy sobie takie spotkania średniowieczne dwa razy do roku. Pierwsze z nich odbywa się zawsze na początku maja. Drugie pod koniec sezonu wakacyjnego, czyli gdzieś na przełomie sierpnia i września. Są to jedyne takie okazje, kiedy można spotkać się w większym gronie członków bractwa, kiedy możemy trochę przewietrzyć cały sprzęt. Wiadomo, na początku sezonu w maju, no to patrzymy, jak to wszystko wygląda i omawiamy to, co będziemy robili w trakcie sezonu letniego. A dzisiejsze spotkanie jest bardziej podsumowujące. Staramy się zobaczyć, podsumować to, co robiliśmy do tej pory, ale również no, troszeczkę pokonserwować sprzęt, poczyścić, tak jak mówię, powietrzyć trochę namioty, skompletować wszystko, uzupełnić braki. Za tydzień to będzie 31 sierpnia w sobotę. Będzie jeszcze jedna impreza związana z działalnością bractwa i z historią miasta, mianowicie piknik historyczny. Jest to impreza, która już wpisała się w kalendarz imprez sztumskich od kilku lat. Polega na tym, że przewodnicy będący tutaj z kręgu członków i sympatyków bractwa oprowadzają grupy turystów po zabytkach sztumskich. Najczęściej zbiórka jest na dworcu kolejowym, który właściwie no, jest już w jakimś tam sensie zabytkowy. I przechodząc przez całe miasto, omawiają poszczególne ciekawe obiekty. Koniec całego pikniku historycznego jest właśnie teraz tutaj na dziedzińcu zamku. Zakończony jest konkursem na temat wiedzy, na temat Sztumu i tych zabytków wszystkich oraz różnymi konkursami dla dzieci. Nie, jutro jest niedziela. My dzisiaj tutaj stacjonujemy do wieczora. No, w nocy pewno jeszcze będzie ognisko podsumowujące, natomiast jutro już nas tu nie będzie. Regionalna 24.pl TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. Co my tu kręcimy?